Dzień Dobrego Słowa to jest fantastyczna akcja, natomiast muszę przyznać, że akcja tego typu trwa w szkole praktycznie na co dzień, ponieważ życzliwości tak naprawdę bardzo nam brakuje. To jest to, co ja zawsze mówię i uczniom, i wszystkim moim rozmówcom, że uśmiech nie zmieni nam rzeczywistości, ale może ją znacznie ułatwić. Różnego rodzaju formy grzecznościowe, trochę życzliwości, uśmiechu na co dzień, w każdej sytuacji znacznie uprzyjemniają nam życie. Tydzień Dobrego Słowa to nawet jak w pewnym stopniu nie jesteśmy dla siebie życzliwi, to możemy przeprosić za to, możemy komuś podziękować za nawet najdrobniejszy gest, jak pomoc w pracy domowej. Ja na swoim przykładzie raz z moją koleżanką szłyśmy i nagle spytał nas o pomoc człowiek, okazał się niewidomym i prosił nas, żebyśmy doprowadziliśmy go do jakiegoś miejsca. To wystarczy zabrać go za rękę i podprowadzić do tego miejsca, a nie śmiać się z niego albo zaprowadzić go do zupełnie innego miejsca. Przecież to jest jak dla mnie naturalna reakcja człowieka, że pomoże. Akurat u nas w klasie jesteśmy bardzo dobrze zintegrowani. Kiedy wchodzimy do szatni, można poczuć to ciepło. Zawsze każdy z każdym przybija sobie pionę, chłopak z chłopakiem. Z dziewczyną, jeśli na przykład dziewczynka ma problemy na przykład z kręgosłupem, nie może nosić ciężkich rzeczy, no to pomagamy jej w noszeniu plecaka. Według mnie są takie dwie kategorie. Pomoc pierwsza, czyli na przykład jak ktoś jest lepszy z jakiegoś przedmiotu, to może pomóc drugiej osobie. Ale też po prostu zwykły uśmiech, czy dzień dobry, czy cześć, czy jakieś pogratulowanie komuś dobrej oceny z egzaminu, to też jest życzliwość, to też może poprawić komuś humor, poprawić dzień. W związku z tą kampanią oczywiście ja wydelegowałem dwóch przedstawicieli, dwójkę nauczycieli na warsztaty, brali w nich udział oczywiście i byli. I teraz wygląda to tak, że oczywiście plakaty to swoją drogą kampanie reklamowe, ale dostali stosowne materiały i informacje wychowawcy i każdy wychowawca może sobie oczywiście modyfikować, ma przeprowadzić na godzinie wychowawczej na ten temat zajęcia z dziećmi. Te warsztaty były generalnie spotkaniem nauczycieli różnych etapów, bo mieliśmy i nauczycieli przedszkola, nauczycieli szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum. Natomiast było to głównie takie podzielenie się bardziej swoimi doświadczeniami, jakie mamy do tej pory. Oczywiście pod kierownictwem psychologów, którzy no tak jakby chcieli wzmocnić szczególnie, że teraz jest ten czas, no bo wydarzenia są jakie są. Więc warto o tym przypomnieć, warto o tym mówić. No myślę, że każdemu się przyda taka lekcja. Każda akcja, która jest zrobiona jakkolwiek, żeby nauczyć nas młodszych i też starszych nauczycieli, czy ogólnie wszystkich, życzliwości, szacunku do drugiego człowieka czy empatii, jest zawsze dobra. Każdy ma w sobie życzliwość, ale czasami jest głęboko zakopana w środku, a jak jest akcja Dobre Słowo, Dobry Tydzień, to jakby przypomina nam o tym, że powinniśmy jednak to robić, że drobne gesty czasami robią większą robotę, niż gdybyśmy zrobili raz na jakiś czas nie wiadomo jak wielką rzecz.